Także proszę kolejnych panów burmistrzów i prezydentów o to, żeby się włączyli w naszą dyskusję. Pierwsze osoby już mamy w tej chwili i myślę, że możemy rozpocząć dyskusję. Ja mówiłem, że dwa wątki warto byłoby poruszyć. Pierwszy wątek, do czego już wykorzystujecie MRL albo do czego widzicie możliwość wykorzystywania MRL-u w najbliższym czasie. Widzę na razie, że włączyły nam się trzy osoby, więc może poprzednio, tak jak w poprzedniej dyskusji, zaczniemy od Stalowej Woli. Panie Prezydencie, gdyby się Pan podzielił refleksją na temat tego, do czego już wykorzystywany jest w Stalowej Woli monitor, a do czego jeszcze według Pana może być i być może uda się to zrobić. Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Jeśli chodzi o dzisiejsze wykorzystanie, to oprócz tych tutaj już wskazanych takich praktycznych form wykorzystania do różnego rodzaju dokumentów, analiz, zestawień, które i ze względów na przepisy, ale również ze względu na różnego rodzaju programy tworzymy, jest to bardzo dobre narzędzie, które pozwala szybko uzyskać dane i ono bardzo mocno optymalizuje pracę w tym zakresie. Natomiast ja osobiście MRL postrzegam jako jedną wielką lekcję pokory, dlatego że no, pewnym grzechem samorządowców naszych, przynajmniej moim na pewno, jest częste takie przekonanie, że jest tak fajnie. No i wtedy jak człowiek tak pomyśli, że jest tak już fajnie, to wtedy dobrze otworzyć MRL-a i, że tak powiem, trochę zejść na ziemię albo wyznaczyć sobie nowe cele. Ja często samorząd, organizację miasta porównuję do człowieka, do postaci człowieka, więc można powiedzieć, że MRL jest formą takiego lustra, do której podchodzimy i możemy zobaczyć swoją sylwetkę, ale jednocześnie w odbiciu porównawczym do innych sylwetek właśnie samorządów. I tutaj bardzo fajnie zobaczyć pewne niedoskonałości czy te problemy, które u nas występują, stanąć w prawdzie po prostu. I to jest ta wiedza porównawcza na takich danych, ona jest naprawdę dobrym drogowskazem, jeżeli chodzi o kwestie decyzji strategicznych, nie tylko tych właśnie krótkoterminowych, nie tylko tych związanych z inwestycjami, ale o ogólnym kierunku, w którym miasto powinno zmierzać, albo o takich niezbędnych działaniach, które muszą te negatywne trendy wykorzystać. Więc dla mnie MRL jest formą takiej motywacji, dużej lekcji pokory. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz zacząłem czytać, porównywać, korzystać z tego narzędzia, to była dla mnie średnio przyjemna noc, ale skorzystałem z tego i nie ukrywam, że dzisiaj wiele korekt, wiele decyzji, które są u mnie podejmowane, są wynikiem MRL-u, nie wstydzę się tego powiedzieć, dobrze zobaczyć właśnie w tym lustrze swoje słabości. Natomiast też trzeba powiedzieć, że MRL jest dobrym narzędziem do budowania pewnej przewagi konkurencyjności czy profilowania miasta. Dla mnie jest to bardzo dobre narzędzie w momencie, kiedy rozmawiamy z dużymi graczami, inwestorami i wiemy, że pewne konkurencyjne lokalizacje też oferują swoją ofertę dla tych inwestorów, więc to narzędzie pozwala nam również w pewien sposób profilować swoją ofertę, zwrócić uwagę na to, co jest u nas mocniejsze w porównaniu do innych lokalizacji. Wiadomo, że samorząd jest uczestnikiem też pewnego rodzaju gry rynkowej o inwestorów i to jest narzędzie, które pozwala nam bardzo mocno uzbroić się w wiedzę i profesjonalne przygotowanie też oferty na bazie porównawczym do innych ośrodków miejskich. Dziękuję. Prezydencie, dziękujemy bardzo, czyli widać, że po pierwsze jako formalne źródło danych do dokumentów, ale też jako praktyczne narzędzie do podejmowania decyzji przez włodarza. Na to Pan zwrócił przede wszystkim uwagę. No to może poprosimy sąsiada z Niska, żeby też podzielił się, czy tak samo to postrzega, czy są jeszcze jakieś inne wątki. Myślę, że ten wątek, który był podkreślany w redukowach, jest
ciekawy do dyskusji. Czy MRL nadaje się do rozmowy z interesariuszami, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami? Czy to jest coś, no bo z jednej strony są dane, ale z drugiej strony nie wszystkie dane są przecież takie optymistyczne, jak to przed chwilą pan prezydent powiedział. Niektóre nawet wcale nie są optymistyczne i z tym też trzeba się zmierzyć. W związku z tym, jak ta rzecz wygląda w Nisku? Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. No trudno nie zgodzić się tutaj z panem prezydentem Stalowej Woli. To, co otrzymamy, analizując właśnie MRL, no daje nam pełny, obiektywny obraz tego, co na terenie danej gminy w danym momencie się dzieje na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. I no jest to rzeczywiście swoista forma motywacji do, tak jak pan prezydent powiedział, do dalszych działań. Działań często trudnych, może czasami niepopularnych w pewnych środowiskach, ale z drugiej strony będzie to też argument właśnie w rozmowach z tymi środowiskami, żeby pokazać, jak wygląda gmina, nie oczami prezydenta, burmistrza, nie wiem, ludzi z rady, którzy popierają tego burmistrza, czy też nie, ale właśnie jest to taka bardzo rzetelna ocena tego, co w danym momencie i w danej gminie się dzieje. Czy analizując właściwie to, co dzieje się na terenie gminy Nisko, no właściwie aż prosi się i my musimy z tego i będziemy z tego korzystać, żeby właśnie poprzez to, co zawarte jest w MRL-u, zapraszać do dyskusji różne środowiska, od ludzi bardzo młodych, tak jak to zrobiono właśnie w Redutowach, jak również zapraszać tych, których doświadczenie jest bardzo bogate, a więc tutaj i osoby bardzo młode, jak i również osoby wiekowe, no będą właśnie do tego wspólnego jak gdyby rozwijania gminy i szukania rozwiązań tych problemów, które niewątpliwie gmina Nisko ma, będą właśnie zapraszane, żeby znaleźć ten złoty środek. Dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję, czyli przyszłość jest przy tych spotkaniach, to może przejdźmy z województwa podkarpackiego do świętokrzyskiego, a punkt widzenia Ostrowca Świętokrzyskiego, jak wy postrzegacie MRL, do czego już się udało wam go wykorzystać, a do czego jeszcze planujecie? Chyba poproszę o włączenie mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Akurat nie ma wcześniejszej części. Uczestniczył Pan Prezydent Jarosław Gruszyński. Ja pozwolę sobie, Piotr Dasio, zastępca Prezydenta Miasta, by odpowiedzieć na to pytanie. No, zgadzam się tutaj i z Panem Prezydentem, i z Panem Burmistrzem, ponieważ to zastosowanie jest też u nas jakby podobne, czyli tutaj do tworzenia jakichś dobrych dokumentów, porównywania się, szczególnie tutaj mamy Centralny Okręg Przemysłowy, czyli to narzędzie jest takie tutaj w miastach o podobnym potencjale, możemy zawsze siebie porównać, stwierdzić, gdzie tutaj odbiegamy od naszych tutaj sąsiadów, w czym jesteśmy lepsi. To też służy jakby później planowaniu i tworzeniu pewnych strategii rozwoju tutaj miasta. Natomiast powiem tak, zwrócę na jeden aspekt tutaj uwagę, że jest to narzędzie ogólnie dostępne, czyli tutaj, bo padały głosy, że zawsze włodarze pokazują te lepsze aspekty, czyli lepsze dane, które tutaj, którymi się mogą pochwalić, ukrywając może te mniej korzystne. Natomiast to jest narzędzie powszechnie jakby dostępne i dla radnych, i dla mieszkańców. I tutaj myślę, że to jest też dobra taka płaszczyzna do pewnej jakby dyskusji o tych ważnych aspektach. No, niewątpliwie tutaj w Świętokrzyskim to jest na pewno sprawa jakby demografii i też wynikające później z tego tytułu pewne możliwości zapobiegania pewnym jakby tendencjom, czy rozwój przedsiębiorczości, sprawy tutaj związane ze środowiskiem, które są
takim ważnym aspektem, myślę, że dla mieszkańców, dla nas wszystkich. Także ja się cieszę, że tutaj to narzędzie jest ogólnie dostępne i faktycznie możemy w sposób taki przejrzysty, uczciwy, wspólnie rozmawiać z mieszkańcami, szukając tutaj tych elementów, które możemy jakby dla lepszego rozwoju miasta, dla polepszenia życia mieszkańców tutaj wyciągać z tych danych i skupiać się na nich w takiej perspektywie też, mając te dane historyczne w perspektywie takiej przyszłościowej. Także uważam, że to jest bardzo dobre narzędzie, z którego no, jakby korzystamy, uczymy się korzystać, bo to nie było jakby w naturze naszej, żeby ciągle szukać tych danych. Zmagamy się zawsze z tą bieżącą taką lokalną polityką, natomiast te dane są naprawdę bardzo dobre, niezbędne i szybkie, gdzie możemy szybko się porównać, podyskutować, co robimy źle, że komuś lepiej to wychodzi. Także tutaj pod tym względem uważam, że jest świetne narzędzie do rozwoju miasta. Dziękuję. Dostępne dla wszystkich, co oczywiście dla nas samorządowców jest pewnym wyzwaniem. Z jednej strony istnieje zawsze jakaś obawa, że ktoś będzie próbował wykorzystywać te dane selektywnie. Na przykład opozycja będzie szukała tylko negatywnych elementów. W związku z tym to też stanowi dla nas wszystkich pewne wyzwanie, jak rzeczywiście obiektywnie rozmawiać na temat danych, gdzie wiadomo, że są informacje i lepsze, i trochę gorsze, więc to jest wyzwaniem, którego się musimy nauczyć. My jeszcze nie widzimy u nas na monitorze, żeby tak wszyscy chcieli, mieszkańcy, organizacje pozarządowe chciały korzystać z monitora. Przede wszystkim oczywiście korzystają miasta. My też nie ukrywamy, że dla nas, według nas to jest przede wszystkim dla miast narzędzie, ale dla miast to też oznacza, że rzeczywiście dane są otwarte, każdy może skorzystać. Punkt widzenia Buzka, trochę innego miasta niż te miasta, o których dzisiaj mówiliśmy, te, które się wypowiadają na początku, nie z centralnego okręgu przemysłowego, bardziej miasto rekreacyjno-turystyczne niż przemysłowe, ale jak słyszeliśmy dzisiaj już wypowiedzi całkiem dobrze się rozwijające i mające ciekawe wyzwania, na przykład całkiem dobry rozwój mieszkaniowy, co przyznam, na mnie zrobiło spore wrażenie. Czy wam też udaje się jakoś ten monitor wykorzystywać, może w rozmowie z inwestorami, którzy u was inwestują, może właśnie w rozmowie z mieszkańcami? Panie burmistrzu, zwracam się do pana burmistrza Sikory. Witam ponownie. No jak najbardziej, monitor rozwoju lokalnego jest to bardzo przydatne narzędzie w ogóle do pracy naszej jako samorządu, pozwalające ocenić nawet tą sytuację społeczno-ekonomiczną naszej gminy w tych poszczególnych obszarach, bo zasób informacji i te statystyki, które są w nim zawarte, nadają bardzo szeroki obraz tego, co się dzieje tutaj na terenie naszej gminy czy naszego powiatu. No, jest to narzędzie, które w tych zestawieniach statystycznych z kilku lat, które tam są te dane zawarte, no pozwala nam porównać się z innymi gminami, czy pozwala nam w pewnych obszarach tych danych, tych dokonując tych analiz, zasygnalizowanych elementów tych tendencji spadkowych, czy tendencji no tych pozytywnych, których może nas potwierdzać, że ten kierunek działania, czy to nasze monitorowanie funkcjonowania gminy w tych poszczególnych obszarach jest właściwe. Ja bym powiedział tak wprost, mówiąc z takiej mojej oceny, że jest to pewny taki kontroler, który z jednej strony czuwa nad tym, czy dobrze funkcjonujemy, ale z drugiej strony również sygnalizuje, że w pewnych obszarach zaczyna być to niewłaściwe i dlatego to jest ten element, który pozwala nam w sposób
No, myślę, że reagować, jeśli na bieżąco będziemy dalej z tego korzystać i na bieżąco i dokonywać tych analiz, sygnalizować, że tutaj no, trzeba zmienić pewien kierunek działania, czy tą politykę jakby ukierunkować na inny obszar. My korzystamy z tego narzędzia no, głównie też przy tworzeniu pewnych nowych projektów, ale też dokumentów strategicznych, które mają w przyszłości naszej gminie. No, tworzymy tutaj i czy przy różnych raportach, które są tutaj wykorzystywane do pewnych analiz, jak choćby nawet tutaj pan prezydent powiedział w kwestii no, pewnych tendencji przyszłościowych. No, myślę, że ten rozwój u nas w zakresie budownictwa wielorodzinnego czy jednorodzinnego jest efektem no, dobrych kierunków objętych przy rozwoju gospodarczym gminy i tych działaniach związanych z tą atrakcyjnością, z tymi stworzeniem tych warunków i tej oferty, która daje przyszłościowo szansę, że zakres zainwestowania na przykład w to budownictwo wielorodzinne jest mało ryzykowne i dlatego no, myślę, że to jest to, co tutaj Związek Miast Polskich nam stworzył, daje po prostu nam dodatkowe możliwości do tej oceny naszego działania. Ja bym przy okazji tutaj powiedział jeszcze, że te dane oczywiście one są tutaj w analizach w stosunku rocznym, ale gdyby była możliwość na przykład w krótszych okresach, na przykład półrocznych je zestawiać, to też byłoby takim pewnym obrazem bardziej aktualnym, który by pokazywał, że coś może być tam już niewłaściwe, albo oczywiście, że należy tak te działania prowadzić. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję. Trochę płynnie dzięki pańskiej wypowiedzi przeszliśmy do tego drugiego wątku, co warto by poszerzać. Rozumiem, że dane półroczne, czyli takie bardziej szczegółowe się pojawiły. Rzeczywiście pojawia się grupa danych, które w tej chwili chcemy wprowadzać już kwartalnie, ponieważ są one dostępne w statystyce, zarówno dane finansowe, te związane z naszymi budżetami, jak i dane związane z ZUS-em, KRUS-em, te mogą być bardziej szczegółowe. No, niestety niektóre dane zbierane są tylko w ujęciu rocznym i nie ma innych możliwości. Chyba, bo o tym też myślimy, że w dane możemy w przyszłości poszerzać dane dotyczące pojedynczych miast czy pojedynczych jednostek samorządu. No i wtedy te dane, które wy zbieracie, moglibyśmy zestawiać w innych ciągach czasowych, więc częściowo to będzie możliwe, częściowo pewnie nie, więc zobaczymy, co nam się uda zrobić, ale dziękujemy za ten sygnał, bo rozumiem, że to jest właśnie sygnał, że taka potrzeba istnieje i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. To może jeszcze redutowy. Z jednej strony redutowy pokazały przed chwilą te spotkania z mieszkańcami, więc może gdyby pan burmistrz chciał jeszcze z nami jakąś refleksją się na temat wykorzystania MRL-a podzielić, ale z drugiej strony już przejdę tak płynnie do tego drugiej części pytania, czego w MRL-u brakuje, czym go poszerzać. Może te spotkania pokazały, że czegoś powinno być więcej albo coś powinno być w MRL-u lepsze po prostu, więc teraz prosimy wszystkich Państwa o taką krytykę konstruktywną, w jakim kierunku doskonalić to narzędzie. Myślę, że na początku redutowy, ale prośba jeszcze o refleksję o wykorzystaniu, a potem może właśnie dla nas wskazówki, w jakim kierunku pójść. Okej, dziękuję. To na początku do pierwszego pytania się odniosę, czyli wykorzystanie MRL-a. No, powiem tak, gdyby nie MRL, to nie wiem, czy mamy dzisiaj świadomość o pewnych tematach, na które należy zwrócić uwagę właśnie przy nowej ścieżce rozwoju. To właśnie przy tworzeniu planu rozwoju lokalnego, programu w roku 2020, no to już ten czas tak biegnie,
to wtedy to była nasza pierwsza styczność z tym narzędziem i tam właśnie pan Janusz uświadomił nam pewne dane liczbowe, które całkiem spowodowały to, że całkiem inaczej podeszliśmy do pewnych tematów i do pewnych elementów ścieżki rozwoju. Właśnie tutaj skupiając się głównie na przedsiębiorczości i na przedsiębiorcach. To na pewno wynikało właśnie z danych MRL-a. Dzisiaj z tego też korzystamy, no porównuję się tutaj na pewno z miastami sąsiednimi, z gminami sąsiednimi, bo ta zdrowa, taka zdrowa konkurencja jest potrzebna. Musimy się z jednej strony motywować wzajemnie, razem rozwijać wspólnie, ale też w pewien sposób konkurować, bo ta zdrowa konkurencja powoduje to, że się rozwijamy, a nie ulegamy stagnacji. A przenosząc się do drugiego pytania już tak płynnie i mówiąc, czego brakuje, jak go rozwinąć, powiem tak, no na pewno dane liczbowe są bardzo ważne. Widzimy, że dzisiaj świat nie tylko na tych big datach się opiera, na zbieraniu informacji, na odpowiednim przetwarzaniu tych informacji, bo informacji w urzędach mamy mnóstwo. Tylko jest problem z przetwarzaniem tych informacji, a to, co my dzisiaj widzimy, gdzie leży chyba największy problem z tymi informacjami, które my posiadamy i chcielibyśmy przetwarzać, to ochrona danych osobowych. I to ogranicza ogromnie wykorzystanie tych danych, które zbieramy w samych urzędach. MRL-a może tak mocno to nie dotyka, natomiast widzę właśnie potencjał z wykorzystaniem takich danych, które no, z jednej strony mogą być danymi wrażliwymi, ale które nam też pomogą lepiej funkcjonować. No to jest rzecz, której pewnie dzisiaj nie przeskoczymy, ale może uda się to wykorzystać na podstawie pewnych przekształcenia tych danych i pokazania pewnych symulacji. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest wyzwanie i my się z tym wyzwaniem wbrew pozorom w paru miejscach spotykamy, dlatego że niektóre dane, na przykład dane podatkowe, nie są publikowane dla bardzo małych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie jest bardzo mało podatników. No bo wtedy powiem, przestaje tam już grać rolę statystyka i informacje dotyczą prawie pojedynczych firm, które tam są. I to wtedy rzeczywiście jest pewien problem z tak zwaną anonimizacją tych danych. To już widzimy właśnie w danych poltaksowych na przykład. Proszę Państwa, jeszcze zanim zrobię tą drugą turę, w dwóch zdaniach spróbuję streścić to, co dzieje się na czacie, bo na czacie były podkreślane pewne kierunki rozwoju. Z jednej strony była mowa o tym, że warto zbudować taki MRL dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Rzeczywiście czujemy to w związku jako pewne wyzwanie i być może w najbliższym projekcie będziemy przynajmniej częściowo musieli to zrobić, a być może w związku z tym zrobimy to dla wszystkich miejskich obszarów funkcjonalnych, które są wyznaczone pod jednym warunkiem, że dostaniemy ich pełną listę z pełną delimitacją, to znaczy ze spisem wszystkich gmin, które się tam znajdują, gmin, powiatów i spróbujemy to zrobić. To jest jakaś możliwość. Drugi wątek, który był bardzo silnie podkreślany, to to, czy można wykorzystywać dane z MRL-u do raportów rocznych. My byśmy z jednej strony bardzo chcieli wykorzystywać te dane do raportów rocznych, chociaż wiemy, że niektóre dane są mocno spóźnione. Ale z drugiej strony zawsze jest pytanie, czy raport roczny nie jest też dobrym pretekstem, żeby pokazywać, co się w dłuższej perspektywie dzieje w mieście, a nie tylko w ciągu jednego roku. Więc to też jest pytanie, czy tak można to wykorzystywać. Więc tak to jest. Wrócę do tego pytania pierwotnego, czego brakuje w MRL-u, co albo co mogłoby być lepiej prezentowane, więc być może jakichś danych, bo na przykład dla mnie zawsze takim elementem są dane oświatowe. Tak, jeden z podstawowych wątków w życiu miasta, a dzisiaj tych danych w MRL-u są, ale są bardzo nieliczne w porównaniu z tym, co sprawozdawczość oświatowa zbiera z miast, no to to, co jest w MRL-u, jest jeszcze bardzo niewiele, ale mamy nadzieję, że może nam się uda i ten moduł rozbudować. Więc to jest pytanie, czy oświata, czy może jeszcze jakieś inne dziedziny, które dla Was byłyby bardzo ważne,
by się przydały. To proponuję odwrotną kolejność. Tak, szliśmy od Podkarpackiego przez Świętokrzyskie, to wrócimy przez Świętokrzyskie do Podkarpackiego, czyli najpierw Busko. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Na pewno, tak jak tu pan podkreślił, ta kwestia takiej słabej strony naszych samorządów, to jest kwestia problemów związanych z oświatą. I rzeczywiście tutaj te obciążenia, które dotyczą nas, no szczególnie tych mniejszych gmin, przynajmniej w naszym przypadku one ponad 50% absorbują tych środków na własnych, na te działania. I jest to byłoby bardzo pomocnym elementem do tego, aby tutaj takie dane bardziej rozszerzyć i mieć większy obraz o tych zamierzeniach. I to na pewno tutaj tą uwagę, tą propozycję podziela. Tak jak mówiłem, no, pewne dane statystyczne, które miały miejsce na przykład w roku 2021, gdyby one już dzisiaj były dostępne w pełnym zakresie, to już by nam zasygnalizowały działania. I gdyby pewnych cząstkowych, nawet o tych propozycjach, które tam wspomniałem, to jest to jakieś dodatkowe narzędzie do tego, czy jakiś sygnał do tego, żebyśmy mogli tutaj pewne działania nasze skorygować. No póki co mówię, dzisiaj no, sytuacja ekonomiczna nam się też zmienia. Nie wiemy do końca też, jakie te działania, jak zaskutują te zamierzenia związane z tymi zmianami, które no, są już tutaj częściowo wprowadzone i zaskutkują na nas jako samorządy. I to jest chyba dla nas najbardziej taką niewiadomą, która w tym obszarze tych danych ekonomicznych będzie nam pozwalała dalej czy normalnie funkcjonować. Więc ja tyle ze swojej strony. Bardzo dziękuję. No to w takim razie kolejnie, w tej kolejności, którą zaproponowałem, Ostrowiec Świętokrzyski. Panie burmistrzu, bardzo proszę, może jakiś jeszcze wątek, który wam się nasuwa, coś czego brakuje, bo podkreślane są rzeczywiście no, braki w aktualnych danych. Swoją drogą pracujemy nad tym, żeby trochę Panie burmistrzu, bardzo proszę. Słuchałem tutaj pana burmistrza. Zgadzam się, że pewnie byłoby lepiej, gdyby te dane były szybciej zbierane. Tutaj te wskaźniki pewnie byłyby nam tutaj bardziej przydatne, szybciej przydatne, tak? Bo jednak ten okres od roku to jest szmat czasu także w samorządzie. Myśmy tak śledzili tutaj, które dane jeszcze by nam, może dane dokładniejsze byłyby nam przydatne do analizy jakby tutaj sytuacji, szczególnie jakby lokalnej. Myślę, że może dałoby się bardziej szczegółowo te związane ze środowiskiem i tutaj te dane, które jakby stoimy przed dużymi wyzwaniami w tej dziedzinie i tutaj myślę, że jakby tu była większa szczegółowość tych danych, myślę, że dla miast gmin byłoby to z dużą korzyścią. Natomiast no, generalnie oprócz tego, że jakby szybkość ukazywania się tych danych, tutaj jakichś zastrzeżeń specjalnie nie mamy. Także no, chyba no, nic tu specjalnie tak na czekaniu nie wymyślę. Dziękuję. Nie ukrywać, że trafił pan też w pewne sedno. My sami zauważamy i mamy takie sygnały z miast, że dane środowiskowe są zbyt ubogie do tego, żeby rzeczywiście podejmować dobre decyzje o środowisku. Jest tych danych zbyt mało,
Niestety nasza statystyka nie gromadzi w tej chwili wystarczającej ilości danych środowiskowych. To aż trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że kwestie środowiskowe są jednymi z najważniejszych aspektów współczesnego rozwoju, a jakby danych rzeczywiście jest sporo mniej, ale no podejmujemy to wyzwanie i dziękuję także za ten sygnał, który potwierdza, że to jest dobry kierunek do przyszłej pracy. No i w takim razie, panowie, najpierw może pan burmistrz Niska, a potem poprosimy pana prezydenta Stalowej Woli. Panie burmistrzu, Nisko nam się gdzieś na chwilę schowało, to może panie prezydencie oddam panu głos. Szanowni Państwo, ja myślę, że patrząc na nasze wyzwania, problemy, brakuje takiego porównania i wiem, że to jest trudne, dlatego że dotyczy to danych gminnych, sąsiednich, ale właśnie obszaru funkcjonalnego miasta, dlatego że no to są trendy, które my musimy śledzić i które oczywiście śledzimy swoimi zasobami, a więc przepływ mieszkańców, którzy wyprowadzają się z miasta i którzy zasilają sąsiednie gminy. I tutaj dane bardziej szczegółowe, pogłębione w tym zakresie byłyby na pewno dla nas bardzo istotne. Myślę, że to nie jest tylko problem Stalowej Woli, ale ogólnie średnich miast w tym zakresie i to jest jedna z takich sugestii. Druga, bardziej może taka wynikająca z praktyki korzystania czy większego wczytania się to wszystko. Wiem, że osoby, które pierwszy raz stykają się z MRL-em, te, które również wizualizują sobie te dane, czy czytają na poszczególnych diagramach, mają problem z interpretacją. Mam takie doświadczenie, że czasami jest tutaj, ale to jest kwestia taka, która myślę, że no wymaga pewnego wczytania i zrozumienia podstawowych jak gdyby też zasad czytania tego typu już graficznego prezentowania danych. Ale wiem, że to dla niektórych osób na początku pewne problemy może sprawiać, zwłaszcza jak jest większa grupa porównawcza. To takie sugestie. To może też w pewien sposób wpływać na właśnie korzystanie z tego narzędzia przez strony, osoby prywatne, które nie do końca muszą być biegłe, czy nie do końca rozumieć formę korzystania z tego typu danych. Bardzo dziękuję. Myślę, że to też był bardzo ważny wątek, żeby przygotować odbiorców do korzystania. Ja zawsze będę jednak podkreślał, że to po naszej stronie jest to, żebyśmy zrobili to narzędzie z jednej strony albo bardzo przyjazne, na ile to jest możliwe, albo pomogli dobrze korzystać z tego narzędzia, więc myślę, że przymierzamy się, to chcemy tutaj już w tej chwili przejść do cyklu warsztatów, które by ułatwiły korzystanie z narzędzia nie tylko pod względem technicznym, ale umiejętność czytania wykresów, analizowania tych wykresów, ewentualnie wyciągania wniosków. Myślę, że to się wszystkim przyda. Trochę usprawiedliwię pana burmistrza Niska, wiem, że jak powiem, inne obowiązki go już wezwały, w związku z tym myślę, że powoli dobiegamy końca. Chciałem panom bardzo serdecznie podziękować za tę dyskusję. Mam nadzieję, że ona też była owocna dla naszych słuchaczy, dla naszych uczestników naszego seminarium. Też chcę bardzo podziękować za te wątki, które są podnoszone na czacie. Rzeczywiście jest ich sporo, staramy się je być może komentować od razu, ale co jest najważniejsze, staraliśmy się je bardzo dokładnie wynotować. Jest tam wiele bardzo interesujących sugestii, myślę, że będziemy z nich korzystać i myślę, że do MRL-a jeszcze w różnych formułach wrócimy na naszych spotkaniach seminaryjnych, jeśli nawet nie może bezpośrednio jako główny temat, no to pewnie będzie się przewijał jako źródło danych w wielu wątkach. Także jeszcze raz panowie bardzo serdecznie dziękuję wam za dyskusję.